Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Ostatnio znowu wpadła mi w ręce książka Grzegorza Ślaka Golob Mistrzem Świata. Historia prawdziwa. Nie jest to żadna nowość, bo książka powstała po tym jak Tomasz Golob w 2010 roku zdobył swój upragniony tytuł indywidualnego Mistrza Świata. Oczywiście już ją dawno przeczytałem i moim zdaniem jest okej. Na moje oko nie jest to może wybitne pióro, ale przyjemnie się ją czyta. Tym bardziej dla takiego fanatyka jak ja, ale do konkretów. Pomyślałem, czemu by nie przypomnieć sobie i wam tutaj wszystkim, przez co nasz mistrz musiał przejść, żeby w końcu zostać najlepszym rajderem globu. Będę posługiwał się tą książką i jej fragmentami, aby to miało ręce i nogi. Z tego miejsca, mimo że tak jak mówiłem, bestseller to nie jest, ale przeczytać warto. To nie jest biografia mistrza. To jest książka o sportowcu, o jego rozterkach i rozbiciu wewnętrznym. O człowieku, którego niejednokrotnie nie rozumiano, a który zdobył dla swojego kraju Mistrzostwo Świata po 37 latach oczekiwania. A więc jesteście gotowi na powrót do przeszłości? Jak tak, to niech zapali się zielone światło, taśma pójdzie w górę i poszli. Chudy do naszego ukochanego sportu trafił w 1988 roku, podpisując kontrakt z Polonią Bydgoszcz. W barwach Gryfów jeździł aż do 2003 roku. Oczywiście podczas tego okresu miał też jeden epizod w Wybrzeżu Gdańsk. Już od samego początku widać było, że Tomek ma ogromny talent i może się zapisać złotymi zgłoskami w historii światowego żużla. W 1989 roku, w wieku 18 lat, zajął trzecie miejsce w indywidualnych mistrzostwach Polski w Lesznie. A styl, w jakim tego dokonał, mógł zapowiadać, że długo nie będziemy musieli czekać, aż zobaczymy czapkę Kadyrowa na jego głowie. Rok później powtórzył to osiągnięcie, stając na najniższym stopniu podium w Lublinie. W następnym roku niestety był czwarty. Pewnie dlatego, że miało to miejsce w Toruniu. Oczywiście żartuję. W końcu jednak w 1992 roku w Zielonej Górze dopiął swego. I zdobył swój pierwszy tytuł indywidualnego mistrza Polski. Zielona Góra to miejsce dla Tomasza Goloba szczególne, ponieważ razem z bratem Jackiem zdali tam egzamin na licencję RZET. Wtedy na podium stanęli obok niego idol miejscowej publiczności Jarosław Szymkowiak i toruński anioł Robert Sawina. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że na następny finał indywidualnych mistrzostw Polski w Zielonej Górze musieliśmy czekać aż 18 lat. Po tym tytule Chudy się rozszalał i zdobył po kolei następne 3. Jego zwycięską serię przerwał turniej w Warszawie w 1996 roku. Pewnie myślicie teraz, czemu w 1996 roku finał indywidualnych mistrzostw Polski odbywał się właśnie w Warszawie. Jak to mówią, siła wyższa lat 90. Chyba więcej dodawać nie trzeba. Na piąty tytuł Tomek musiał trochę poczekać, a zdobył go w 2001 roku. I to w dodatku nigdzie indziej jak w swoim domu, czyli na torze w Bydgoszczy. Zastanawiacie się na pewno, co wyróżniało go na tle innych zawodników. Była to cecha, która wyróżnia mistrzów. Jazda na krawędzi, maksymalnie ryzykowna, a do tego jakże widowiskowa jazda. Dodając do tego jego ciężką pracę i poświęcenie w 100% swojego życia pod tą dyscyplinę, to mamy mieszankę, która dała nam w rezultacie, chyba mogę to powiedzieć, najlepszego żużlowca w historii Polski, a może i na świecie. Rozdział drugi. Pierwsze Grand Prix, historyczne zwycięstwo i knockout Boysa. Tomek przygodę w indywidualnych mistrzostwach świata rozpoczął w 1993 roku w niemieckim Pocking. Zdobył 8 punktów i zajął 7 miejsce. Rok później kolejny nieudany występ w Wojens. Zajął wówczas dopiero 16 miejsce z zerowym dorobkiem punktowym. To tyle jeśli chodzi o turnieje Mistrzostw Świata w formule jednodniowej. Od 1995 roku włodarze światowego żużla zdecydowali, że Mistrzostwa Świata będziemy wyłaniać w cyklu turniejów organizowanych na całym świecie. I w ten sposób z delikatnymi korektami funkcjonuje to do dziś. Po 59 latach od pierwszego finału indywidualnych Mistrzostw Świata zmieniono radykalnie całą rozgrywkę o ten tytuł. Pierwszy turniej nowego cyklu odbył się 20 maja 1995 roku. A wiecie, gdzie to się wydarzyło? Tak, moi kochani, był to Stadion Olimpijski we Wrocławiu. I przed 30 tysiącami biało-czerwonych serc to właśnie on, Tomasz Golob, zapisał się w annałach historii światowego żużla, wygrywając ten pierwszy historyczny turniej. 24-latek, bo tyle miał wtedy Polak, pokonał wówczas w finale swojego idola, na którym się wzorował, samego profesora z Oxfordu, a mianowicie Hansa Nielsena, który w tamtym okresie był najlepszy na świecie i to właśnie on w tamtym roku został najlepszym rajderem globu. Profesor Ślak opisuje w tamtym momencie, że Golob po tym zwycięstwie zaczął żyć bez hamulców
I jak pisze, dzień bez ryzyka był dla niego dniem straconym. Tak jak w żużlu, tak i w życiu, szedł po bandzie. Również po tym zwycięstwie rozbudził apetyty i nadzieje polskich kibiców, że może po 12 latach doczekaliśmy się następnego Polaka, który może zdobyć tytuł indywidualnego mistrza świata. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że tak utalentowany zawodnik, trzeba sobie powiedzieć wybitny, będzie musiał tak długo czekać. W tamtym 95 roku w całym cyklu Tomek zajął 9 miejsce, co skutkowało na brak awansu do następnej edycji. Trzeba sobie jednak powiedzieć, że w tamtym okresie mieliśmy historyczne nazwiska w świecie speedwaya. Tony Rickardson, Hans Nielsen, Greg Hancock i wiele innych. Tak więc naszemu rodzynkowi ciężko było się przebić, a do tego jego styl jazdy nie za bardzo pasował starym wyjadaczom. Kudy przekonał się o tym na własnej skórze. Było to podczas zawodów na torze Hackney w Londynie. Na jednym z łuków zaatakował jadącego przed nim Grega Boysa i spowodował jego upadek. Po tym zdarzeniu Australijczyk postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość, podbiegł do naszego zawodnika i uderzył go w głowę. Mimo że na niej Tomek miał kask, to spadł z motoru i długo leżał na torze. Normalnie knockout. Do dzisiaj można znaleźć tą sytuację na YouTubie. Sam Boys na żywo skomentował to słowami: poniosło mnie, ale on jest szalony, co on wyprawia, krzyczał. Jak widzicie, od początku chcieli mu pokazać, gdzie jest jego miejsce i ustawić go w szeregu. Mało tego, to że rywale go nie szanowali, niech stanowi choćby przykład, że za to zdarzenie Boys dostał karę finansową, na którą zrzucili się pozostali zawodnicy w stawce. To pokazało, jak wielką niechęcią pawało do niego środowisko. Tomek do dziś twierdzi, że w tamtym zdarzeniu nie faulował Boysa, tylko była to ostra jazda. Z ciekawostek można wspomnieć, że 9 lat później Hudy w taki sam sposób potraktował Tomasza Bajerskiego, który spowodował upadek jego brata. Ale to temat na inną historię. Wracając do tematu. W tamtym czasie mówiło się nawet o spisku pozostałych zawodników, którzy mieliby utrudniać Polakowi zdobycie upragnionego tytułu. Zawodnicy po latach przyznali, że takiego spisku nie było. Ale była bardzo duża niechęć do Polaka. Nie zrozumcie mnie też źle, ale po prostu go nie znali. Nie jest bowiem tajemnicą, że Tomek podczas swojej kariery głównie chodził swoimi ścieżkami. No, duszą towarzystwa to on nie był. Wręcz bym powiedział, zamknięty w sobie typowy indywidualista. Choć jak później historia pokazała, wziął pod skrzydła Bartosza Zmarzlika i na pewno w znaczny sposób pomógł mu wejść na Himalaje Speedwaya. W książce profesor też zwraca uwagę na to, że golobowie trzymali się razem i na uboczu. Jak to się pięknie mówiło, klan golobów. Moim zdaniem Tomek tak naprawdę na dobre wyluzował po zdobyciu tytułu w 2010 roku. Otworzył się bardziej dla mediów, więcej się udzielał na forum publicznym, można powiedzieć zrzucił pancerz ochronny, który przez lata uniemożliwiał dostęp do jego osoby. I tutaj, moi drodzy, postawię kropkę. I teraz zapytam się was, jeżeli podoba wam się ten odcinek, a chcecie, żebym kontynuował tą serię, zostawcie tą łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Dwa rozdziały za nami, a jest tego naprawdę dużo, dużo więcej. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało, bo powiem wam szczerze, nawet po latach wracając do tej książki, buzia mi się uśmiechała. A więc moi kochani, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway_strefa oraz do dołączenia do naszej nowiutkiej grupy, a link znajdziecie do niej w opisie. Tak więc żużlowe świry zakręceni w lewo, to tyle z lekcji historii na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!